jest taki zapis w pierwszym liście świętego Piotra. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Żeby się modlić, trzeba być roztropnym i trzeźwym. Kiedyś jeden pastor powiedział taką rzecz, że nie istnieje modlitwa bez wyrobienia sobie charakteru. Ja przez lata tego nie rozumiałem. Potem to zacząłem rozumieć bardzo dobrze. Dzisiaj to rozumiem jeszcze lepiej. To często, co nazywamy modlitwą, zanim powstaje w nas Boży charakter, to jest namiastka. Namiastka. Tutaj Piotr mówi tak: bądźcie roztropni i trzeźwi. Te dwa słowa, one mówią o tym, że jeżeli człowiek ma wewnętrzne zawirowania, jeżeli człowiek nie jest poukładany wewnętrznie, to jego modlitwa jest kilkuprocentowa, mała. Wydawać by się mogło, że każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek to jest człowiek modlitwy, ale tak nie jest. Ostatnio na siłowni zapytał mnie człowiek i mówi do mnie tak: skąd jest twoja siła? Skąd ją masz? Ja mówię: z modlitwy ją mam. Bo ja się modlę. To jest mój kręgosłup. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Czyli jak ktoś nie jest roztropny i trzeźwy, to nie może się modlić. I tu nie chodzi o to, żeby nie być nawalony. Rozumiesz? Tylko trzeźwy na umyśle. Czyli poukładany wewnętrznie. Poukładany. Jak to słowo przetłumaczysz, to oznacza, że masz być poukładany. A roztropny, to znaczy, że masz rozpoznawać prawdy Boże i wchodzić w nie bezdyskusyjnie. Rozpoznawać trop Boży, ślad Boży. Tam, gdzie Chrystus stawia nogę, tam i Ty stawiasz nogę. W ten sam ślad. I Piotr mówi: bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Wiecie, to jest mocne. Wielu ludzi mówi: ja mam życie modlitewne, a ten człowiek nie jest trzeźwy na umyśle i nie jest roztropny. I on mówi: ja się modlę. Ja mówię do takiego człowieka wtedy: nie, ty się nie modlisz. To co ja robię? Nie wiem. Nie znam wszystkich słów na świecie. Znam ich trochę. Nie wiem, co robić. Ale to, co widzę, jest dla mnie dowodem, że twoja modlitwa jest jakiś procent tego, co rzeczywiście jest modlitwą. A modlitwa jest czymś, co mnie i was ma nieść przez całe doczesne życie tutaj. I nie mamy na nic tak opresji nałożonej, jak na życie modlitewne. Na nic nie ma takiej opresji na świecie. Bo modlitwa powoduje, że zaczynasz brać realnie to, co ci się należy. Błogosławieństwo, mądrość, rozumiesz? To, co ci się należy. To, co ci się należy. Już nie mówisz: jestem błogosławiony, bo Chrystus stał się za mnie przekleństwem. Tylko mówisz: jestem błogosławiony, bo ja to czuję. Bo ja to widzę. Jestem błogosławiony, bo ja to czuję i widzę. Ja nie potrzebuję wierzyć w swoje błogosławieństwo. Ja jestem błogosławiony, bo ja to czuję i widzę. Jak patrzę na moje konto, to widzę błogosławieństwo. Jak patrzę na moją kartę u lekarza, to widzę błogosławieństwo. Jak patrzę na moje małżeństwo, to widzę błogosławieństwo. Jak patrzę na moje dzieci, to widzę błogosławieństwo. Jak patrzę na mój wpływ na społeczeństwo, to widzę błogosławieństwo. Widzę to. Widzę to. I muszę w to wierzyć. I po to jest życie modlitewne, żebyśmy mogli brać wszystko to, co się nam należy. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to powiedz: Boże, ja chcę, żeby moje życie modlitewne
podnosiło się jeszcze wyżej i było jeszcze silniejsze. Ja nie mam może czasu na to, żeby marnować moje życie na małe rzeczy. Bo Ty dałeś mi wszystko, bo ja mam do wszystkiego dostęp, ale właśnie przez modlitwę. Tak dziś uwielbiam Boga. Powiedz Boże, ja chcę być zawsze trzeźwy. Powiedz Boże, ja chcę być zawsze roztropny. Boże, ja chcę, aby te cechy powodowały, że moja modlitwa będzie jeszcze silniejsza i jeszcze mocniejsza. Że nie będę tylko człowiekiem, który modli się w kilku procentach, ale będę człowiekiem modlitwy w pełnym etacie. Boże, wywyższam Cię za to. Powiedz Duchu Święty, pomóż duszy mojej modlić się tak, jak powiada Pismo. Porażę się w śmiechu.
mocą. Duch Święty mówi informacji szuka. Rzucić kamienie.
że wierzycie w to, że możecie szydzić z planów diabła. Możecie szydzić z planów diabła. Możesz szydzić z planów diabła. Szukotur masaka namasa. Chodź przez. Ura namasaka namasaka urmasa. Ura waszaka namasa. Ura namasaka urmasaka namasa. Ura waseta karara masaka namasa. Ura namasa turmasa. Ukurumasetelelese. Nie bądźcie tacy poważni. Jezus was zbawił! Jezus ciebie zbawił! Jezus za ciebie umarł! Amen! Fatih, chodź tu naprzód. Ciesz się, pokaż jak się cieszy człowiek zbawiony. Wysprowadzamy radość z siebie nie poprzez uczucie, ale poprzez akt decyzji. Amen. Decyduję cieszyć się. Decyduję się nie mieć takiej miny na uwielbieniu, jak mnie diabeł prądem poraził. Decyduję się śmiać się. To na decyzję przychodzi moc. Amen. Na co przychodzi moc? Na decyzję. Tak to się zapobędzie. Nie cofnę się, nie poddam się, tym źle nie poddam.
się na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Kto z was wierzy, że ma władzę nad diabłem? Ja! To każdemu tańczyć do tej muzyki. To każdemu wolą tańczyć. One mają depresję. Diabeł ma depresję. Diabeł ma depresję. Każdy tańczyć! Zważyć komu? Diabłu. Nie daj się zważyć diabłu, bo kiedy dopiero się wyklułeś, to jaki jesteś? Leciutki. A więc nie porównuj się z tymi, którzy są lata na rynku. Rozumiesz? Nie daj się zważyć diabłu, bo jak cię zważy, to będziesz lekki. I to będzie ten 1% niepewności, który on w tobie zasieje. Musisz uwierzyć, nawet żebyś ważył tego. Jesteś 100% tym produktem. Rozwijaj teraz w sobie to, co masz. Ale nie rozkminiaj teraz, jak wiele jeszcze ci brakuje. Nie patrz na swój brak, tylko patrz na to, co masz. Patrz na to, co masz. Nie jesteś wybrakowany. Z powodu twojego wieku w Chrystusie możesz jeszcze być lekki, amen. Ale nie jesteś wybrakowany, amen. Ponieważ 100% Jezusa zamieszkało w tobie. Tylko nie porównuj się z tymi, którzy są 20 lat na rynku, bo zawsze, zawsze, zawsze wypadniesz słabo. A diabeł chce, żeby chrześcijanie tak patrzyli. Spójrz na anakondię. Cóż ty ważysz, córko? Spójrz, jak anakondia się modli. Spójrz na Giulermo Maldonado, a spójrz na siebie. Nie wolno nam tak patrzeć. Jesteś 100% produktem. Uwierz w siebie, amen. Jak wariat. I teraz swoją postawą.
pokaż, że wierzysz, że jesteś stuprocentowym produktem, niewybrakowany, niczego ci nie brakuje. Niczego ci nie brakuje. Amen? Amen. Fajnie to się pisze na Facebooku, wiesz? Fajnie. Klawiatura przyjmie wszystko, mikrofon również, kartka też. Ale gorzej jest z praktyką. Tylko praktyka jest opresjonowana. Teoria w ogóle. Teoria w ogóle nie jest opresjonowana. Rozumiecie? Praktyka jest opresjonowana. Pewność mam i ciężko wie! Tysiące lat temu. Dzisiaj naukowcy wiedzą, że poprzez wyznanie wiary budujemy zniszczone komórki w nas. Nasze ciało reaguje na naszą wiarę. Kiedy ty mówisz, jestem pewny, że w Jezusie wszystko mi się w życiu uda, w twoim mózgu są naprawiane komórki. Salomon powiedział, człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Jesteś w Bożej obecności. Największą chwałę oddasz mu ty,
że Twoje życie będzie sukcesem. Amen. Zadbaj o siebie. Nie milcz. Wyznawaj wiarę. Mów prawdę o sobie w Chrystusie Jezusie. Niech usta Twoje mówią, a ciało Twoje niech słyszy. Niech słyszy to Twoja dusza. I niech zdrowieje, niech się umacnia. Tak działaj. Lecz samego siebie teraz. I tak uwielbisz Boga, lekarzu. Tak uwielbisz Boga. Halleluja. A góry rudą, 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 niech zwycięży prawda twa. A góry rudą, 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 niech zwycięży prawda twa. A góry rudą, 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 niech zwycięży prawda twa. A góry rudą,
którymi diabeł cię chce zawstydzić. Co to jest paczka prezerwatyw? Paczka prezerwatyw i panie, co z tego? Niech się wstydzi ten, kto widzi. W zaciszu domowym się używa, a potem o, oficjalnie wypadło. No co to jest? Tak jak paczka kluzek. Rozumiecie? W taki sam sposób podniosłam, jakbym podniosła w ogóle paczkę kluzek, jakby mi kluski wypadły. Wypadły mi kluski. I tego używam, i tego używam. W inny sposób. Rozumiecie? Diabeł chce zaginać Kościół takimi rzeczami. Pomóc się dzisiaj też taką modlitwą, jeśli tak chcesz, że chcesz być normalny. Nie mówię, że głupi, ale co to znaczy być w ogóle odpowiedzią na ludzkie łzy, odpowiedzią w ogóle na pytania, które świat w ogóle chce zadać. Wielokrotnie świat nie zadaje Kościołowi pytań, ponieważ uważa Kościół za wariatów. Rozumiecie? Świat nie rozumie języka, którego wielokrotnie używamy. Oni go nie rozumieją. Bo jak mają zrozumieć, jak nie znają tego, którego ty poznałeś? Nauczyłeś się pewnego języka, a świat go nie zna. Świat nie wie, co to znaczy w ogóle namaszczony, co to znaczy ochrzczony Duchem Świętym. Skąd świat ma to wiedzieć? Świat się w innych gabarytach w ogóle porusza. Potrzebujemy być wolni od samych siebie. Przyjąć odpowiednią mowę, galilejski ton. Co to znaczy też ten galilejski ton? No nie wejść w te macice winno, rozumiecie to? Nie takim dzisiaj słownictwem mówimy do ludzi, ponieważ ludzie nie będą się chcieli nawracać. Bo powiedzą, Boże, przyjmę tego Jezusa i będę taki jak On. Nie chcę być taki, nie chcę mówić tak jak On. Wiesz, potrzebujemy wolności. Potrzebujesz być wolny od samego siebie i od tego, czego cię na świat nauczy. Rozumiecie? Bo wielokrotnie pokazujemy tego Jezusa takiego w ogóle, takiego karła. A On taki nie jest. On taki nie jest. Ja nie mam w moim życiu precedensu, że opowiadam komuś o Jezusie i on mnie nie chce słuchać. On jest postawiony pod ścianą i musi powiedzieć tak albo nie. On mnie nie mówi do mnie, nie wiem, wiesz, nie wiem. Ja w taki sposób rozmawiam z ludźmi, że odpowiadają mi tak albo nie. Tak albo nie. Ale nie mówię do ludzi nie wiadomo jakim słownictwem i nie zachowuję się w taki sposób, że nie wiadomo co ze mną zrobić. Rozumiecie? Musimy być normalni. Mówić do tego świata normalnym językiem. Po prostu poznałam Jezusa. Mam dystans do siebie. Nie idę do piekła. Śmiało sobie poczynam, bo mam zapewnione życie wieczne. Nie mam nic do stracenia. Jakkolwiek dzisiaj pojmujesz religię, jakkolwiek, ponieważ każdy z nas jest na zupełnie, w zupełnie innym miejscu, to diabeł chce, żebyś był religijnym człowiekiem. Tak. On chce, żebyś był religijny. On chce, żebyś przyjął pewien schemat, żebyś w tym schemacie się poruszał jak koń, wiesz co chodzi? I żebyś był nienormalny. Normalny tylko dla ludzi wierzących, a nienormalny dla tego świata. Rozumiecie? Jezus, ja to zawsze powtarzam, to ludzki Pan. To ludzki Pan. To ludzki Pan. To ludzki Pan. Przyjdź dzisiaj do Boga, powiedz, nie chcę, aby we mnie była odrobina takiej gleby, na której się w ogóle utrzyma jakakolwiek religijna forma. Jakakolwiek. Chcę mieć dystans do samego siebie. Chcę mówić w ogóle do ludzi tak, żeby mnie rozumieli. Chcę opowiadać o Jezusie tak, że ludzie będą mówić tak albo nie. Tak albo nie. Chcę do was powiedzieć, ewangeliści, nie bójcie się na ulicy opowiadać historii, których być może nigdy nie przeżyłeś. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, żeby wzbudzić wiarę w ludziach. Chodzi o to, aby wzbudzić wiarę w ludziach. Przytocz historię, której nie przeżyłeś. I nie bój się! Nie przeżyłem tego! Nie przeżyłam! Ja wielu rzeczy nie przeżyłam. Czytam książki, spisuję sobie z nich treści i głoszę do was kazania. I wzbudzam waszą wiarę, a potem się o was modlę. Rozumiecie? To znaczy, że mądrość, która jest w twoim duchu, ona zawsze znajdzie sposób. Tylko nie bądź w ogóle zamknięty na tą mądrość. Nie bądź na nią zamknięty. Bóg chce się poruszać, jakkolwiek my to dzisiaj rozumiemy, rozumiecie? On się chce poruszać, ale on nie ma nikogo innego na tej ziemi, tylko ciebie i mnie. Tylko
dziewięć. On ma tylko Kościół. I jak Kościół ma steraż w głowie, to Bóg się wielokrotnie nie może przejawić prawidłowo. Nie bój się używać tej świętej wyobraźni. Wychodzisz na ulicę i powiesz, opowiem wam historię. Opowiem wam historię o człowieku. I zmyśl coś. Zmyśl coś. Rozumiesz? Niech to będzie święta historia. Zanim powiesz w ogóle ludziom, aby przyjęli Jezusa, wzbudź wiarę! Amen. Wzbudź taką wiarę, że będą stać, oczy im wyjdą, usta będą otwarte, rozumiesz? A kiedy swoimi oczami zobaczysz, że wzbudziłeś w ogóle namaszczenie, wtedy powiedz, ale karą za grzech jest śmierć! Jeśli nie oddasz temu Jezusowi swojego życia, to pójdziesz do piekła. To pójdziesz do piekła, a ja ci dzisiaj przynoszę zbawienie. Właśnie taka jestem, poznałam Jezusa. Rozumiecie? Pomódlcie się, powiedz Boże, dziękuję Tobie, że jestem wolny od religii, że jestem wolny od wpływu religii. Nie będę prezentował religii, nie będę siał religii. Będę religię tępił przede wszystkim w sobie. Przede wszystkim w sobie. Zatrę wszystkie ślady na szkiełku, które powodują, że źle widzę świat, ludzi, rzeczywistość, Boga i diabła. Pozacieraj to. Bóg będzie ci pokazywał, w których miejscach masz brud w środku i poprzez te brudne rzeczy źle widzisz, źle odczytujesz rzeczywistość. Na zło mówisz dobro, a na dobro mówisz zło. Potrzebujemy poruszać się w mądrości, która została nam dana. A mądrość zawsze znajdzie sposób. Jezus był mądry. Jezus był mądry. On był mądry. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Oddajemy Ci całą chwałę i całą cześć. Ojcze, ja modlę się o Kościół. Ja modlę się o każdą osobę. Ja dziękuję Ojcze Tobie, że perspektywa widzenia zmienia się u ludzi. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za nadnaturalną odwagę. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za manifest nadnaturalnej odwagi, Ojcze. Ja teraz modlę się, Ojcze, niech słowa się zmieniają, niech modlitwy ludzi się zmieniają, Ojcze. Ja wzbudzam świętą wyobraźnię, ja ją pobudzam. Ja w tej chwili eliminuję wszelkiego rodzaju stagnację. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Kościół potrafi się poruszać w tym świecie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że my zawsze znajdziemy sposób. Uwielbiam Cię. Dziękuję Ci, że korzystamy z Twojej naturalnej mądrości, którą stworzyłeś w naszym odrodzonym duchu. Ja uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Ci, że nie ma pośród nas osoby, która myśli schematycznie. Szoko to kormasę. Ja mówię poszerzenie w myśleniu. Poszerzenie w myśleniu. Szaka taka rana masate, kiedy na naszą drogę losu. Urala masę. Wielki w mocy, wielki w chwale. Cudowny Jezus.
uczyniłeś mnie człowiekiem proczym i widzącym. Wywrę wpływ na ten kraj, ale chcę widzieć lepiej niż widzę teraz. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. Przyjdź teraz do mnie. Przyjdź tutaj. Wczoraj już tak mówiłem. Bóg użyje. Wielkiej mocy. Tak jak chcieliście.
przez imię Jezus przeklinam to. Przeklinam to. Ja nakazuję w imieniu Jezusa, żeby ten wyrok wrócił ludziom. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Diabeł też będzie chciał, aby Kościół wpędził i sprawdzał swój wpływ poprzez statystyki. To nie jest prawda. Prawda broni się sama. Amen. Prawda broni się sama. Musimy być wolni od wszelkiego rodzaju porywów. I ty i ja musisz być wolny. Pomóż się, Artur. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się nad wszystkimi ludźmi. To z Kościoła jest całej Federacji Apostolskiej Obóz Boży. Ja z miejsca autorytetu apostolskiego przeklinam w tej chwili każdą herezję. Ja związuję duchy słodycznicze na tym stojące i nakazuję, aby odchodziły teraz od ludzi przez imię Jezus. Wszelkie zwierzenia, umysłu, emocji odchodzicie teraz od ludzi. Wszelkie duchy swodnicze, jesteście przykre. Widzę was. Przeklinam was od dołu do góry przez imię Jezus. Nie możecie teraz działać, odchodzicie od ludzi. Ja teraz mówię do ludzkich umysłów, skalanych na jakąkolwiek herezję. Macie myśleć myślami Chrystusowymi. Ja biorę w niewolę posłuszeństwa w kościele i w zespole każdą myśl, która się w swojej pysze podnosi przeciwko poznaniu Boga. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa przywracam duchowy węch tym ludziom, którzy utracili go. W imieniu Jezusa przywracam duchowy węch. Ja mówię, że będą czuć herezję na odległość. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Jezus.
coś w twoich genach. Thank you.
zaboru Twojego mienia. Powtórz za Mojżeszem, ani kopyto nie pozostanie w Egipcie. Rozumiesz? Bądź tego ducha. Bądź tego ducha.